Kaiserów dwóch. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Pytanie do Filipa. Czy na tym fartuchu to jest zdjęcie twojego taty? Tak, tak. Z 79. No ja mam nadzieję, bo książka na szczęście... Nie wiem, tam Magda, wiesz, ja sobie tutaj nawet zaznaczyłam, ponieważ 4 razy oglądałam wczoraj to zdjęcie. O ile, Filip, ty masz zdjęcia dosyć zabawne, to twój tata, powiem, że wybrał z albumu zdjęcia. No proszę pana, Żadnej kariery filmowej, tylko telewizja i radio. To jest niesprawiedliwe. Pan powinien występować naprawdę na jakichś fantastycznych, nie wiem, zawodach lekkoatletycznych. Zresztą sport nie jest panu obcy, panie Zygmuncie, prawda? No tak, tak. Przy czym to nie jest sport siłowy, to jest siatkówka, w którą gram od ponad 40 lat. Wczoraj przed południem była ładna pogoda, rozpoczęliśmy sezon plażowy, zdobyłem brązowy medal. My to znaczy kto? Mamy taką grupkę przyjaciół grających na plaży w siatkówkę, na piasku. Wczoraj rozpoczęliśmy. Gdzieś nad Wisłą? A gdzie jest plaża w Warszawie? Nad Wisłą, w Parku Kultury w Powsinie. Jest tych boisk plażowych coraz więcej. I wczoraj pierwszy turniej i zdobyłem brązowy medal. Ale gra pan właśnie tak tylko w tym stroju, który pokazywałam przed chwilą? Czy? Nie. No, a na mecze kadry siatkówki chodziliście razem, czy nie? Chodziliśmy czasami, oczywiście. Tak. No zresztą czego to Filip nie trenował? Mama cię 7 lat woziła na tenis. I co? I no niestety no. Tenis w sporcie, no. Tak jest. Czemu nie? Czemu nie poszło mi? No ja w przeciwieństwie do ojca, tak jak mama powiedziała, my jednak trochę się różnimy, oprócz tego, że jesteśmy pracoholikami. To poza tym... spodnie? Och, cholera, faktycznie. No tak. Patrz, jaka blogerka modowa, no. I pewnie wie, co to jest choker. Nie, właśnie nie wiem. No! Tyle dobrego. Nie wiem, właśnie wytłumaczcie, o co chodzi, bo ja czytałem dokumentację i już teraz chyba rozumiem, ale to jest jakaś przerzutka między milionerami, urodzinami pana Zygmunta 1 maja, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. 6 dni temu. Wytłumaczcie, o co chodzi. Choker czy choker? 75 tysięcy na pytaniu, co to jest choker. Nie mieliśmy zielonego pojęcia. A już... Jak ja was rozumiałam, oglądałam to i nie mieliście prawa tego zgadnąć. Dziękuję bardzo. Czyli to jest nawet na naszą korzyść trochę. Tak. No. Żaden facet nie ma prawa wiedzieć, co to jest. Oczywiście pokombinowali z tym angielskim od czołg, no, tak, no to może, tak, ale nie mogliście pójść tym To jest tropem. Na szyję taki... Na szyję. Wracając do spodni. Nie, wracając do tenisa. Nie udał się tenis, a ja wiem, że ty jesteś ambitny. Poza tym mama chyba chciała z ciebie zrobić kogo? Borisa Beckera? Boris Becker, tak. No, wiesz co... Tak jak powiedziałem, my się z ojcem, mimo to, że jesteśmy ambitni i tak jak ojciec, ja jestem pracoholikiem i się męczę, jak nie pracuję, to poza tym różni nas bardzo wiele, na przykład podejście do porządku. No tak. A znowu to robisz, a też zauważyłem w tym materiale, bo mówisz ojciec, matka. A to źle? No ja mówiłem zawsze tata, mama. Tatusiu, mamusiu. Nie, ale myślę, że to jest takie... Takie troszkę z przymrużeniem ojciec. Tak. A to mam takie jeszcze pytanie, bo to ty używasz tego sformułowania w tym reportażu, który oglądaliśmy. Pumeksowe relacje. Zabrzmiało mi to jak szorstka przyjaźń właśnie Millera. Kwaśniewskim, tak. To nie jest dobre porównanie. Myślę, że po prostu nasze relacje są fajne, ale czasami zdarzają się różnice zdań. Gdzie ten pumeks się pojawia? Przy jakich tematach? No chociażby sprawa porządku. U mnie musi być wszystko uporządkowane. Ale chcę niczym szyszko wyrżnąć lasek na mojej działce. To nieprawda. Prawda. Pierwszy, co przyszedłeś, powiedziałeś, że sosenki są do wycięcia. Moje piękne sosenki. Chcesz mieć żywopłot? Specjalnie projektuję, to musisz te sosenki sobie widzieć sosenki. Jak jest żywopłot, bez drzew. Las to las. No to, ale możecie mieć jedno i drugie. No właśnie, o czym jest ta książka? Ta książka jest o tym, że fajnie jest mieć fajnego ojca. Ja mam bardzo fajnego, natomiast ta relacja... Gorzej takiego syna. No gorzej, no. Natomiast ta relacja ojciec-syn jest zupełnie inna niż ojciec... Nie, ojciec-matka, nie. Matka-dziecko, tak? Bo tej relacji poświęca się bardzo dużo czasu. Są piosenki, są wierszyki, mamo, mamo. Natomiast ten ojciec jest tak troszeczkę pomijany. To poczekajcie. No właśnie, a kiedy zacząłeś budować relacje z ojcem? Bo mnie się wydaje, że wy jesteście blisko. Jak Filip miał kilka lat, był dzieckiem, ja rzadko bywałem w domu. To prawda. Taka praca. Bo wyjazdy i Filip cały czas przebywał z mamą, ja byłem od święta. Tak. Od święta byłem po to, żeby nauczyć jeździć na rowerze, na rolkach, w piłkę pograć. Tak. Budowaliśmy relacje na takich zasadach sportowo-zabawowych. Kiedy? Jak ci nie było? Jak byłem.
Ale jak byłeś, to cię nie było i tak. Nie było, a teraz to nie jest było. Łatwiej, kiedy właściwie obu was nie ma, no bo dużo pracujecie. A teraz paradoksalnie widzimy się bardzo często. Częściej, tak. To zgadza się. Nawet razem pracujecie. A powiedzcie jeszcze, bo rozumiemy rolę żony, mamy, a jaką w tym czworokącie odgrywa rolę siostra, córka? Weronika przede wszystkim jest wielką partnerką moją, jeśli chodzi o sport. Weronika również grała w siatkówkę. Mhm. Jeździmy razem na mecze, gramy razem w siatkówkę, jeździmy po świecie z taką grupą przyjaciół, którzy kochają ten sport. Jest dla mnie osobą, która mi towarzyszy w całym tym wielkim życiu sportowym. Weronika od sportu. Filip od lalek. Dziękujemy. Kajzerów dwóch. Od lasku. Czego od lalek? No nie, no był żarcik, że wiesz, tu dziewczyna... Zamienione role. A, w ten sposób. Jakie tam. Nieudany żart, no. Nie, Kajzerów jest na pewno dwóch, jeśli mają państwo ochotę popatrzeć, jak się pięknie różnią. To. Zajrzyjcie do tej książki. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A po przerwie jeszcze jeden dowód, że z rodziną dobrze nie tylko na zdjęciach. Natalia Kukulska od lat z mężem w pracy, w rodzinie. Ale piękna jaka, ja to jej nie poznałem. Jest cudownie. My to na próbach ją widzieliśmy, tak, coś niesamowitego. Nieprawdopodobnie. Taka dziewczynka, nie? Tak, mówię, jak 17-latka. Tak. To jest era kobiet, krótko mówiąc. Ale razem. Dziękujemy, do zobaczenia po przerwie, bo mi nie przestaną. Zobaczymy. To reklama. Kiedy to było? Cięcie. Gadajcie.